panie ministrze, szanowni parlamentarzyści i Tarnogórzanie. To jest miejsce, gdzie rodzi się historia. Właśnie tu był największy węzeł kolejowy towarowy. Tarnowskie Góry miały swoją świetność, a decyzjami rządu Zjednoczonej Prawicy przywrócimy właśnie tę świetność historyczną. I za to chciałam dzisiaj publicznie podziękować zarówno panu premierowi, jak i panu ministrowi. Wielkie brawa dla wspaniałych ludzi! Moi kochani, dzisiaj możemy mówić o wspaniałej inwestycji, ale chcę przybliżyć troszkę historii. Kilkanaście lat temu ponad 100 organizacji pozarządowych z Zagłębia i ze Śląska podjęło tytańczą pracę, aby wygrać przebieg przez Tarnowskie Góry. Ten przebieg miał inaczej wyglądać. Pamiętacie państwo tę historię? Wszyscy, łącznie z osobami, które miały pewną wizję, nie wierzyły, że wygramy. Ale upartość, kompetencja i współpraca wspaniałych ludzi, ekspertów sprawiła, że dzisiaj możemy mówić o inwestycji, która jest potrzebna dla Tarnowskich Gór i dla całego regionu. Bo kolej to jest rozwój gospodarczy, to jest infrastruktura dla przewozów, zarówno przewozów towarowych, ale też i pasażerskich. To jest napędzanie infrastruktury turystycznej. Przecież to połączenie połączy zarówno Śląsk, jak i Zagłębie. Szanowni Państwo, jestem niezmiernie szczęśliwa, że mogę współpracować i parlamentarzyści mogą współpracować z ludźmi kompetentnymi, którym leży dobro Polski i rozwój. Ale żeby prowadzić takie projekty, to naprawdę trzeba pracować od rana do nocy i w nocy. Jest to ciężka praca. Chciałam podziękować tutaj kolejarzom z Tarnowskich Gór. Tarnowskie Góry to jest miasto kolejarzy. Jako córka maszynisty 45 lat, mój ojciec przepracował właśnie w tym resorcie. Moja rodzina przed wojną, w czasie wojny budowała również kolej na Śląsku. I cieszę, mogę się dzisiaj cieszyć z wami, że dalej tworzymy nową rzeczywistość. Jeszcze raz, panie premierze, chciałam bardzo podziękować za tą miłość do Polski i do wielkich spraw, które pan realizuje, bo pan ma marzenia, które my wspomagamy jako parlamentarzyści i to jest piękny, wspólny sukces. Ja zawsze powtarzam na każdym spotkaniu, Śląsk, Pomorze, Warszawa to jest wspólna sprawa. I za to pięknie dziękuję. Ja poproszę moich asystentów, mamy tutaj taki skromny upominek. I kolejarzy, jest to lokomotywa, kwiaty biało-czerwone, bo Polska jest jedna i to, co nas łączy, to łączą nas wspólne sprawy społeczne, bo człowiek jest najważniejszy, panie premierze. Dziękuję.